Także dzisiaj, proszę Państwa, mamy już 8 niestety, no czas leci, czerwca 2014 roku, no ale jest bardzo fajnie. No, także jest dobrze z tym, że proszę Państwa, właściwie to nam się zepsuł komputer z czasów rzymskich. Czasów rzymskich zepsuł się i odmówił posłuszeństwa. Nie chce działać. I co Państwo na to? Troszeczkę mamy tu Radio Tok FM Ekstra, to znaczy nie, odwrotnie, Radio Tok FM Ekstra nadaje, ale chciałam powiedzieć, że mamy troszeczkę Radio Tok FM, troszeczkę Radio Maryi, no bo tu Janek Witek to przecież Radio Maryja, ale to oni już praktycznie przestają na te msze swoje chodzić i są oczywiście niewierni, no. No wiecie Państwo, świnia to trochę tu się utarza w błocie i nawet nie musi się czasem myć. Także tam w tym filmie świat się śmieje, ale to przecież to gdzieś daleko stąd, bo to Anglo-Ameryka Białystok, no ale dobrze, filmy możemy oglądać amerykańskie tutaj w katolickiej Polsce, a amerykańskie filmy na Mazowszu nad Wisłą w katolickiej Polsce. I proszę Państwa, świnie facet chciał zjeść, bo leżała na talerzu, ale ona się upiła. Ta świnia była pijana i on z widelcem, z nożem, jak zaczęła wrzeszczeć, proszę Państwa. Także no niestety, domaga się. No największą to był taką żebrzącą. To ma pasy, no mają pasy na dupie normalnie. To jest cała Warszawa, bo ja znam, wiem, że tam, proszę Państwa. Tak, bo tam oni tam, czy w Białymstoku, czy gdzieś to jakoś tak nie chcą z tych funduszy europejskich korzystać, ale tu w Warszawie, a narobiło się tych instytucji, i każdy coś trzeba mu, ja ci coś powiem, u nas Polska jest biedna, bo tak, psychiatrycznie leczyć, bo nie poszle, bo nie ma, słuchaj, ja muszę się do swoich bo nie ma na to, na papierosy nie ma, przecież musiał wychodzić petów i gdzie, nie ma tam. Muszę mieć kieszonkowe na pulpę. Radia Monte Cristo, ja ci coś powiem. Ale opieka matki nagle umarła, to to samo co by z komputerem na ulicę. By się musiał tylko do bitwy. Ale niekoniecznie. Mogą liczyć w jakim wniosku działania, które okazały się być skutecznymi działaniami, które wspierało nawet Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chodziło m.in. o kampanię Religia i Etyka w Szkole. Między naszym działaniem wielu dyrektorów szkół dowiedziało się jednak, jakie to zdecydowanie są rozporządzenia i jak ta religia i etyka w szkole powinny być organizowane. Ale jest dostał pierwszy, bo mi się na pewno należało. Też on ma, słuchaj, jak widziałam, ma coś mówi do mnie, on ma psychozę. To się w kierunku zmieniał. No to dlatego na tą labilność, słuchaj tego, te przejścia gwałtowne od jednego nastroju do drugiego, to jest... A tak w kółko, bo to, słuchaj, się łączy te z lewicą na tle. Dlatego nie taki upierdliwy. A ty ma swoje. Ja mam
mówię, żeby się odpierdolić na przykład jak coś tego. Ja mu kapcie kupiłam. No. Kupiłam mu skarpetki, słuchaj, tego od Batka to w ogóle piżamy mu przywiozłam. No. Ale on nie pójdzie do szpitala, bo on musiałby codziennie podzywać i spalać z nerwów, bo jeżeli nic nie robi, to przecież wiadomo. I to by było, co by było. Ale co nie gromadzić, to chyba muszę gdzieś się trzymać, prawda? Muszę teraz nas rozładać i ja... A no to trudno, muszę. I on się wtedy ścieka. No ale przecież nie robię tego krzyku. No. Psychiczny się ścieka, a z drugiej strony to ma się psychiczny nie ściekać. Z którymi polemizować można, a być może nawet nie leży. Jak nie ma dobrego wieszaka, to to wszystko spada. Nie, no wieszak nie jest wcale zły. Także mnie do szpitala, to Polak jest biedny, to ma kolejny dramat. Ale on głupi chyba, poszedłby, miałby mocny papier, gdyby się mnie przyczepił. No. Jest. A że nie ma tego, że nie ma... Odpocząłby, my byśmy wtedy lepszy. Ale on chwilowy na potrzeby, w sensie, no musi papierosa zapalić, prawda? I ty mu dasz nawet te 15 zł. No ja mam mu na papierosa nie dam 15. Ja mogę mieć. Ale ty możesz mu dać, powiedzmy, ostatnie 15 złotych twoje. On się cieszy, a ty potem już się kilka po swoich synkach zastanów. Nie dość, że jeszcze komary cię nie chciał wyzyskać, to jeszcze się kilka po swoich synkach. No tam jaki komar, bo przecież jest, wiadomo, że Janek piersi nie ma. On te kobiety piersi kocha, potem mówi, że jest największym pedałem na świecie, potem mówi, że jest to. Zresztą słuchaj, on w internecie to oglądał, to te gołe... To, bo mu ten na Facebooku skasowali cały ten program. A to gołe ty gołe kutasy, gołe to, gołe to. Naprawdę? A to ty nie wiesz? Nie, nie chcę wiedzieć. Słuchaj, nawet taki jak oglądał takie, nie to te gołe kutasy, tylko mu obcięli program, bo byle słowo na Facebooku, bo tam ponoć Żydzi amerykańscy, bo tam wiesz... Ja mówię to jak są Żydzi amerykańscy, to ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego, bo ja zawsze jak chodziłam do Mormonów, to ja wiedziałam, że ja z Żydami żadnymi tam się nie zadaję, tylko z ludźmi. A tu on mi opowiada, a że to jak się Żydzi gdzieś pojawią, to wszystko z Żydami. Ale dlaczego on tak ucięty jest? Wszystko jest to. Słuchaj, za co ma jakieś tam? No nie psychiczny, to ale była psycholożka. Akurat byś wiedziała, że na mózgu na rafa. Słuchaj Lidka, on jest na ciebie wściekły i on ci uśmiecha się miły, a potem mu to wychodzi masz. Ale na każdego może być wściekły. On najpierw nie mówi, on nie może sobie mówić. A co ty myślisz, że o sobie dupę nie uprawia? Teraz tak, teraz. Bez domu też tak samo, to jest ile znajomy, ile znowu, nie będę podtrzymywać i nie podtrzymywać. Czekaj, bo ty chodzisz, pracujesz. No to więc widzę. On jak baba, jak baba, skala, tak, to brzydko, taka pleciuga. I to jest nie musisz, że nawet nie też u mnie wiesz. Także słuchaj, jak tym komputerem wyląduje na rondzie Dmowskiego, jako ten, wiesz, no bezdomny, no niestety, to on tylko wtedy będzie mógł skoczyć do Litwy, do wody. Bez nas sobie mega nie poradzi. My jesteśmy jego grupą, jego całą rodziną. Będzie dlaczego Menda szczeka? Nie ma prawa Menda szczeka, która tym nie ma racji. To co on mówi, to kłamie. No, on nie kłamie, tylko że, ale on mówił, że on nie kłamie, bo jak to powiedział...
Ja rzeczywiście pożyczył mi 900 zł, ja powiedziałam, nie dam ci to ręki, będę robiła za kurwę. No. No. Ja bym się wielokrotnie mówił, a jemu się, wiesz, sumy tworzą nie wiem czego. No. Nikt nie pije w domu, a ja nie będę za każdym razem składała demencję, mam dwa dzieci. Łamię, jak znów. Kurwa, jak pies. Dobra, przez te gacie ubrać, to zrobiłam. Jemu zdanie, jak mój mąż. No to dogadać, tam jest katolicka narciana. No. Także wiesz, nie ma co tu się powoływać na sfery wyższe, bo nawet tych sfer wyższych tu nie widać. Tak. Żyje historią sprzed 40 lat, nawet jeśli nie sprzed 50. A czemu nie przychodzi, chce mnie epoksować, zawołać. Ale mam przymusę, na przykład, że już tak, dom, tak, mam, tak, nie mam, ale nie tak, ma. Tak, tak. Nie, on będzie całował, wiesz? Głupi, głupi. I teraz pytanie znowu. Jeżeli podjęcie. Rób tak, rób, że masz grzybicę i tam się. Proszę Państwa, bo trzeba głupich odstraszyć, głupich, proszę Państwa, trzeba odpędzić. Proszę Państwa, głupich trzeba odpędzić od normalnych czasem czynności. No, ja nie wiem, bo jednak kopcenie papierosów, palenie papierosów, to dla mnie to jest nienormalne, ale dla nich to jest esencją życia. Tak. No 7. I tak drogo. Proszę Państwa, ja słyszałam, że papierosy na bazarze Banacha kosztują 5 zł, ale to rok temu mi Breżniew mówił. A teraz to może 6, może... Ponoć najdroższe sklepy są gdzie w Warszawie? Na Mokotowie. Dobrze, my się jakoś dogadamy. Bo wiesz, ja ci coś powiem. My, jeżeli pracujemy w radiu, to FM Ekstra, to my nie możemy tu się kłócić. A po prostu, bo my się nie kłócimy. No Elżbieta tu się nie kłóci z Litką, proszę Państwa, Lipską, tylko że ten Jan Witek jest ogromną zakałą, bo mamy tutaj, no, proszę Państwa, nasze radio to FM Ekstra jest na Realu, ale tu mamy wariata w domu. I to jest takiego prawdziwego, który nie to, że udaje, że jest wariatem, tylko naprawdę ma rentę z ZUS-u, z wariactwa. A ZUS-u się nie oszuka. Słuchaj, on zakłóca aurę. Wampir medyczny. No, wampir medyczny. Słuchaj, Litka, ja ci to powiem, to jeden tu w Warszawie jest wampirem. Nie ma ludzi zdrowych. Ręce im się trzęsą, łeb się trzęsie, dziwnie się patrzą, podejrzliwi są, nie ufają sobie Polacy, są podejrzliwi na wyraz podróżnia. Gdzieś tam, proszę Ciebie, na zachodzie z powodu grosza, a tutaj z powodu, wiesz, że Ty chcesz być większą szlachcianką niż Rodowic. To więc Rodowic będzie się gapiła podejrzliwie. No. Także Litka, podbieraj Ty te wszystkie Twoje żółte papiery i wtedy wygramy. Pierdolić dziada, tak. Musimy, proszę Państwa, pierdolić dziada i niech tyle on nie gada, bo dziad na tą Litką i tak nie smaczne. Wiesz, ja, wiesz, tak. Naprawdę, tak jak nim się opiekuję, to mi się po prostu wstydzi mówić takie rzeczy. Powinnam mu na dobrą sprawę dać mordę, ale wiesz, no. No, właśnie, nie to, że ty się opiekujesz tym Jankiem Witkiem, to on, tak, przepisał pieniądze na jakąś... debilkę, no, która w ogóle nie ma, wiesz, w ogóle jej pomarkę. I my, proszę Państwa, zastanawiamy się, czy ta debilka w ogóle jeszcze jest żywa, bo pewnie już nie żyje. Mówimy to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Radio Talk FM.
Zawsze mamy temat zdrowotny. Dość często dostają Państwa prośby o pomoc w kontekście finansowym, ale także w kontekście dla chorych dzieci czy dorosłych. Są to oczywiście maile, które prowadzą na prywatną skrzynkę, a również na skrzynkę programu na podstawie skrzynki. Takie pojęcie, jak wiemy, dotyczy właśnie takiej skrzynki. Jest o tyle inna, bo tutaj nasza choroba, której mowa, tak zwany aspekt, czyli atypowy zespół hemolytyczny rozpoczynowy, choruje w Polsce do dzieci, a jest rodzice bardzo w tej chwili o lek, który jest naprawdę bardzo dobry, żeby nam się odpoczył na wielką złotę dla innych rozpocznie. Jakaż debilka, która nie żyje. I co? Nawet na pogrzebie nie będziesz, no bo ta dziewinka to na pewno nie. Nie, słuchaj, ja mam 10 telefonów, ja sobie podbiję już w końcu, bo mi się teraz nie opłaca. Zadzwonię do tej kuratorki, się spytam, co się z nią dzieje. Bo moim zdaniem ona jest teraz w całym psychiatryku. Na przykład znanym fotografem, ona też jakimś tam fotografem była. Była bardzo dobrym. Ona przecież w relacji tego, więc to znane nazwisko było spojrzeć. No. Tylko, że to była nimfomanka, ona by straciła majątek na młodych chłopów, no i dlatego on się w takiej sytuacji znalazła. Tylko i wyłącznie, no właśnie nie wiem. Tak. Po prostu płaciła za seks, którą utrzymywała, więc jak babidana. No. Tak skończyła. No, że ona miała podobno 200 metrów na chmielnej atelier. Tak. No, ale jak głupie, to głupie, no co zrobić? Ale atelier, ale miała ona przecież no, 3 pokoje, czy te 2, czy te 2. No, tam nie wiem, też nie byłam. No, słyszałam. No. Także wiesz, wszystko straciła. Na własne życzenie, nie ma co żałować. No. Jak głupia, tak no. Głupia. Bo gdyby przypadek losowy, choroba, no to żyje. Tak. Bo to nie bardzo. Głucho. No, dobra. Jak wypadało, jakby któryś z Was był szybciej, no to zdejmijcie, no to chyba tyle Wam kiedy no. Dobra, że słuchaj, idę, mam chwilę rehabilitacji. Ja jestem też, Także proszę Państwa, no cały czas jesteśmy w Warszawie na Saskiej. To jest właściwie jeszcze Praga Południe praktycznie, no bo Praga Południe jest wielka, proszę Państwa, jest najstarszą właściwie częścią Warszawy i zawsze mówi się, że 400-lecie jeszcze jest przed nami, nas czeka. 400 lat już Praga będzie miała obchodzić. Proszę Państwa, obchodzić będzie wielkie celebracje. Praga Południe, tutaj i królowie, tutaj i parafia 336 Grochowska, tutaj jest i centrum krwiodawstwa, bank krwi, proszę Państwa. Oczywiście, że ludzie święci, którzy Biblię czytają z czwartej półki, świadkowie Jehowy, tam i nie przeżywają tutaj nad tym tematem, nie rozpaczają, bo w całym świecie mają szpitale, gdzie operacje bardzo skomplikowane się przeprowadza bez udziału krwi, do których to szpitali zlatują się, no oczywiście nie tylko nawet i świadkowie Jehowy, ale ludzie, którzy sobie nie życzą krwi, no bo tam jest jejc i bardzo dużo chorób różnych w tej krwi, także nie chcą. Także proszę Państwa, no tu na Pradze Południe mamy też Narodowy Stadion Polski, Park Skaryszewski mamy, nawet mamy, proszę Państwa, już tam na Pradze Północ Bazar Różyckiego, jeszcze na Pradze Południe Polski Wedel, proszę Państwa, ta kępa też jest właśnie tu i ta francuska ulica. I nawet zapraszamy na ulicę Francuską odwiedzić, proszę Państwa, Agnieszkę Osiecką, która siedzi przy Rue de Paris, przy stoliku, noga na nogę założona i czeka na Was. Co Wy jej powiecie? Jakie jesteście śmiecie? No bo
teraz, proszę Państwa, Unia Europejska to wszystko wyrówna, zmydło na powidło i z gumna na śmieci, gumno na śmieci, no, także proszę Państwa, wszystko się teraz wyrówna, no bo teraz to są takie napady, że idzie szlachcianka, powiedzmy w przypadku Skaryszewskim, i ją w łeb okradli, zbili, pobili, nawet nieraz to i zabili, także proszę Państwa, no to ta szlachcianka już te wyroki chciałaby wytoczyć, ale jak ona nie żyje, to tylko jej rodzina może sprawę założyć w sądzie. Także proszę Państwa, nie ma teraz się zlituj, ni żadnego szacunku, proszę Państwa. No, nie ma żadnego szacunku, bo my tu gościmy panią, jak się nazywasz? Bez nazwisk. Ona powiedziała, że jest panną nikt i po prostu na razie jej wystarczy powietrze z Saskiej Kępy, świeże i po prostu incognito, panna incognito. Natomiast Lidka Bilińska to prawdopodobnie nie żyje, ale jeszcze my to sprawdzimy, proszę Państwa, bo nasz zakład pogrzebowy jeszcze do tego dojdzie.